No powiem ci, że się zżyłem trochę z tobą. 2 lata jeździliśmy po świecie. I cóż, sprawowałeś się dobrze. Nie ma co narzekać. Naprawdę, naprawdę dobrze. Nie zawiodłeś mnie ani razu w trasie. Myślę, że to, co zrobiliśmy z maską i drzwiami i bokiem, jest dość oryginalne. Najpierw byłeś niebieski, ciemno-niebieski. Potem byłeś czarnym matem. Potem byłeś matem polakierowanym lakierem bezbarwnym. Potem byłeś żywą blachą, polaną octem, wyszła rdza, tak jak na masce. No, a tu bok masz goła blacha polakierowana bezbarwnym. A, i jeszcze dach pomalowaliśmy na srebrno. No, resztkami farby. No, felgi masz w podkładzie. Naprawdę, naprawdę miłe wspomnienia. Miałeś w zeszłym roku polerowane reflektory. Fajnie, fajnie. Oparcie ci się nie reguluje. Ale cóż. I lusterko ci odpadło. Ale przykleiliśmy. Ale muza grała dobrze. A, no i silnik rakietowy 1.3. No. Szafy nie zamknąłeś, ale 20 km poniżej zamknięcia szafy miałeś. No. Z większych usterek? Żadnych. Żadnych. Ewentualnie miałeś problemy tam z deską rozdzielczą, z immobilizerem, z ciężko chodzącą skrzynią biegów, ale to takie niuanse. Niuanse. Generalnie samochód klasa. Wygodny, pakowny. Z tyłu też jest miejsca. No, jest. Można wygodnie leżeć. No, także tak. Silnik na łańcuchu. Łańcuch ci tylko wymieniliśmy, że z rządu, co? Bo klekotał, dzwonił. I tyle. Ile zrobiliśmy kilometrów razem? Chyba około 35 tysięcy przez 2 lata. 35 tysięcy. Masz teraz około 250 paru. Czy 260. No, ale ze 30 parę tysięcy, 35 myślę. I się raz zakopaliśmy nad wodą. Był problem, ale wyjechaliśmy. Generalnie bardzo fajne autko. Bardzo fajne autko. No, także tak. Także tak. No i duże miałeś zainteresowanie na drodze, jak ktoś widział tak designerski przód i bok. Niektórzy, jeżeli nie wiedzieli, o co chodzi, twierdzili, że to złom. No to po prostu pokazywałeś klasę. Klasę samą w sobie. Tak jest. No. No cóż, musimy tam wysprzątać w środku teraz. Ten melanż. Jeszcze cię tam poskładać w środku troszkę. I rozstania nadszedł czas. Także tego klocki Lego. No.